Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witam was w kolejnym odcinku w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. W końcu wróciliśmy do tej gierki po dłuższej przerwie. Udało mi się save nadrobić, co możecie chociażby wywnioskować po takiej ilości kart kolekcjonerskich. Bo przyznam się, że oglądałem poradnik Sebulby 2000, gdzie tam opowiadał, a raczej może nie opowiadał, a bardziej pokazał gameplayowo, gdzie są poszczególne karty, więc dzięki ci Seba raz jeszcze za ten poradnik, pozdrawiam bardzo serdecznie. Link pozostałem w opisie, a my przechodzimy dalej z wyzwaniem Lumos. No, i teraz jak widzicie, platformy się normalnie pokazały. Czyli po prostu nie było tutaj tych opadniętych platform, gdzie nie mogłem wcześniej się dostać. Dzięki czemu teraz mogę w normalny sposób dostać się do sekretu. Proszę bardzo. Widzicie, jak fajnie ogarnięte? No. W sumie może zerknijmy folio magii, kogo żeśmy tutaj zebrali teraz. Ona chyba tutaj była. Cassandra Wablanski, 1894-1997, znana wróżka, autorka Demaskowana Przyszłości, czyli pewnie to jakaś książka jest czy coś, albo jakieś, nie wiem, feliotony, czy inne tego typu rzeczy. No, i muzyka się włączyła, ale fajnie. Cieszę się w sumie, że do Pottera wracam, bo Potter jest fajną serią, tym bardziej, że obiecałem, że skończę ją w sierpniu, więc wypadałoby dotrzymać słowa i save nadrobić, co nie? No mi się udało teraz save nadrobić, więc korzystam z tego. Okej. Dobra, puszczone. Teraz znowu Lumos. Teraz trochę staram się dłużej jakby przytrzymać zaklęcie Lumos, bo no wiadomo jak to jest, czasami po prostu Lumos się może zaciąć, tak jak wtedy ostatnio, i będą same po prostu problemy. Wiecie, o co chodzi. Więc sprawdźmy, jak tutaj ten. Kurde, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, najgorzej. Dawaj, 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 dawaj. Ta platforma w ogóle szybko się porusza. Co jest? Ty, czy mi się wydaje, czy ja przez nią przeniknąłem przez chwilę? Okej. Tu coś mamy, jakiś secret. Okej, może to nie był secret, ale w sumie mamy zebraną gwiazdkę zadań. Tutaj zresztą też mamy gwiazdeczkę zadań. Porozglądajmy się, może są tutaj jakieś sekrety, o których ja nie mam pojęcia. Tylko zanim to zrobię, sprawdźmy, czy wszystko się dobrze nagrywa. Tutaj dźwięki z gry się nagrywają, mój głos się również nagrywa. Halo, halo, widzę, widzę. Tak, wszystko się pięknie nagrywa, więc nie mam jakby nic do zarzucenia w sumie tutaj sobie. Zobaczmy, co teraz z Lumos będzie. O, i teraz pojawiło się Lumos do tamtego gargulca, więc z tamtego gargulca prawdopodobnie musimy dostać się do następnego. I z następnego dostaniemy się do tej chyba gwiazdki zadań, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobrze wiedziałem. A tu się kraty odblokują. Świetnie. Całkiem fajne miejsce swoją drogą na ten... na zajęcia z tego... czarów Lumos. O, i znowu muzyka się włączyła. O, fajnie, fajnie, fajnie. Aha, i tylko tyle zagrała? Kurde, jak się już włącza, to mogła się na dłużej włączyć. Nie, żebym się czepiał. No, ale mam nadzieję, że się również cieszycie z powrotu Pottera. Szczerze wam powiem, że zaczynam bardziej lubić wersję PC-tową niż wersję PlayStation 1, mimo że do wersji na PS1 mam największą nostalgię, bo jednak w nią się najwięcej zagrywałem. Tak, wersja na PC-ta ma dużo fajnych takich sekretów, jak nie sekretów, to jakichś jeszcze innych miejscówek, które mi się bardzo podobają. W
miejsce, może sobie trochę nawet ściszę gierkę, żeby nie było, że będę mówił na równi z grą, bo na razie to tak wygląda. No i oczywiście wersja na PC też ma swoje wady, jak na przykład czasami sterowanie Harrym jest takie dziwne, no bo no nie oszukujmy się, Harry nie zawsze się ciebie słucha i czasami musisz po prostu się natriggerować i narzucać różnych czarów marów, żeby on się w końcu posłuchał. A tak to na razie jest chyba w porządku, tak mi się wydaje. O, tam się drzwiczki otworzyły, na razie tam nie idziemy. I Rytek, wiedziałem. Tak, to była jeszcze ten linia z wersji na PS1, bo wiem, że on tak tą linię lubił powtarzać. O, to też zresztą. Wiecie co, Irytek nie jest wcale żadnym wyzwaniem, on po prostu jest żałośnie łatwy, no co ja wam mogę więcej powiedzieć. Serio, nie czuję żadnego wyzwania walcząc z nim, po prostu muzyka jak najbardziej jest spoko, to nie mogę tego powiedzieć, że nie, ale jakby sama walka z nim trochę mija się z celem i jest dla mnie co najmniej śmieszna i co najmniej głupia, więc szkoda. Wydawało mi się, że będzie lepszy z nim taki trochę boss fight, no ale możemy go teraz traktować bardziej jako przeszkadzajkę niż jako coś, co miałoby faktycznie nam tutaj sprawić jakiś większy, no nie wiem. Jakby to miało nam w ogóle sprawić więcej czasu, o to mi chodziło bardziej. Sorry, czasami mam tak, że po prostu się zakręcę i potem nie wiem, o czym mówię. Wow, co to w ogóle są za na dole te? To wygląda jakby jakaś kanalizacja była. Może chodzimy teraz po kanalizacji Hogwardowej. Wszystko jest możliwe. Ale nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że wróciłem do Pottera, że w końcu mi się udało ogarnąć sprawę z tamtym save'em, bo jeżeli pamiętacie, to ostatnim razem miałem taki dosyć no smutny przypadek z save'em, bo no nie ukrywajmy tego, ale save mi się zbugował przez to, że nie mogłem, jakby można to powiedzieć, przejść dalej przez te platformy zrobione z Lumos, co niestety uniemożliwiło mi przejście dalej, więc musiałem zestartować całą grę. I przed jakby tym moim przywitaniem się zobaczycie jakby wszystkie karty, które tam gdzieś pominąłem w gierce. Więc będziecie mieli na to ładny podgląd. Zresztą macie sami tutaj 17x25, myślę, że to jest całkiem spoko liczba, tym bardziej, że się zbliżamy do końca. I mam nadzieję, że żadnej karty teraz nie pominę. Bo nie żeby coś, ale karty, no zależy, żebym, zależy mi na tym, żeby zrobić 100% w tej gierce. Dlatego będę teraz robił też coś takiego, że każdą ścianę będę tutaj badał chociażby takim czary mary. O, tutaj mamy zejście w dół. Pamiętam nostalgię właśnie z tego, z Let's Playa Geralda 39, gdzie on właśnie tutaj powiedział słynne hej ho, tutaj Harry i noszę wielkie okulary. I ten tekst mi się tak spodobał, że musiałem go aż użyć, nie? Oczywiście to jest rekomendacja do Geralda, bo Gerald naprawdę świetny Let's Play zrobił z kamienia filozoficznego. Pozdrawiam serdecznie. O! Bezgłowy Nick. Co chcesz mi powiedzieć? No. A, to tylko tyle chcesz nam powiedzieć? Myślałem, że coś więcej chcesz powiedzieć. Kolego złoty. A, i tutaj nie mamy nic, czyli wygląda na to, że musimy coś odkryć, żeby przejść dalej, żeby tam się coś uaktywniło. Spoko, jak najbardziej za jestem. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Absolutnie nie. Zobaczmy, tutaj te świeczniki nic nie mają w sobie. Widzę. O, i mamy tutaj chochliki, które bardzo nas irytują, chociaż wydaje mi się, że one bardziej denerwujące są w więzienia z kabanu, szczerze powiedziawszy. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, oczywiście. Oj, co tu mamy w ogóle za... Ty, ładne tutaj mają, ładną konstrukcję. Taki filar bardziej bym mógł powiedzieć, a nie pilar. A ty co, chłopcze? Ze Slytherynu, ze ślizgonów, to jeszcze lepiej, kurde. Chyba się zgubiłem, no i co? Proszę, przestań. A może ja chcę cię napastować? Czy ja cię znam? No kurde, jestem ten słynny Harry Potter, co ty sobie wyobrażasz? Jak ty możesz mnie nie znać?
Chyba się zgubiłem. No i co? Proszę przestań. Tak, jestem Harry Potter. Halo, powtarzam ci to drugi raz. Ty dalej nie rozumiesz? Nie wiem, idź się doedukuj, dzieciaku. Idź się doedukuj, kurde, chłopcze. Jak możesz nie znać Harry'ego Pottera, kurde? Jak ty możesz nie znać takiego, kurde, Harry'ego Pottera? No co ty sobie wyobrażasz? Ze Slytherynu jesteś, o nim głośno jest tam. Przecież on miał pierwotnie do Slytherynu trafić. Okej. Tak jest, tutaj się nam odblokują te platformy. Znakomicie. To teraz jeszcze znaleźć jedną challenge star. Albo po prostu gwiazdkę zadań, to będzie na tyle, chyba. Bo wydaje mi się, że zawsze taka była proporcja, że było zawsze 8, od 6 do 8 gwiazdek, a my mamy 7, więc wydaje mi się, że gdzieś coś pominęliśmy. Aczkolwiek pewności stuprocentowej mieć nie mam i nie będę raczej. Więc nie będę strzelał. O! Nie będę strzelał, po prostu powiem, że nie wiem. Zobaczymy, co się okaże zaraz. Ja to ogólnie nagrywam na zapas, dlatego że w tę niedzielę jadę po Justynę. I będziemy sobie mieli wakacje, więc wy z tego zapasu będziecie mieli odcinki. Bo ja to nagrywam 21 sierpnia o 15:35. Tak od razu mówię dla tych, którzy są ciekawi. I ciekawscy. Ciekawskie jaja z was. O, Quirrell tam czeka na nas. Tylko kurde, tutaj już jest zakończenie, a czasem nie masz jakiejś innej gwiazdki jeszcze do zebrania? Tak mi się wydaje, że chyba jest. Mogę się mylić oczywiście, ale ja nigdzie nie widzę tutaj, żeby Harry mógł gdzieś skoczyć, więc wydaje mi się, że już musimy iść tutaj. Ale zanim tam pójdziemy, to zobaczmy, czy czasem tutaj nic nie ma. Są świeczniki. Nie ma żadnego sekretu. Nic, nic a nic. Nic Harry nie możesz wycelować. A w obraz? Też nie możesz. Szkoda. Quirrell, jeszcze do ciebie nie idę. Tam mamy tą skrzynkę, widzę. To już coś byśmy opominęli. A, tylko dwie fasolki, naprawdę. Szkoda. Szkoda w sumie. Dobra, dawaj mi tę platformę. Bo Quirrell już czeka, zniecierpliwiony już, kurde, od miesiąca czeka, kurde, żebyśmy skończyli zadanie z Lumos, a my tego dalej nie robimy. No ale jak widzicie, ten zaklęcie Lumos polega na tym, że praktycznie w tej wersji gry mamy coś takiego, że właśnie tworzy się nam taka, powiedzmy, powłoka, która powoduje właśnie takie platformy i tak dalej. W wersji na PS1 jest podobnie z tym, że po prostu tworzą się platformy, które po jakimś czasie znikają w wersji na PS1. Nie mam pojęcia jak w wersji na PS2, bo jeszcze nie ogrywałem. Wiem, że Sebulba ogrywa, więc po raz kolejny polecam wam obczaić kanał Sebulba 2000. Robi quality let's play z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS2. I to jeszcze z wersji polskiej. Yes! 20 points for the Gryffindor. Now, off to your potions lesson. No i tyle w temacie, wszystko zebrane. Nice.